witamy z Iwo Sławka. Jest z nami Paweł Stasiak, lider zespołu Papa D. Tak jest. Przede wszystkim, skoro jesteśmy na Dniach Włocławka, to zapytam, jakie wspomnienia ma Pan z Włocławki? No ja tych wspomnień to mam dużo, moglibyśmy tutaj rozmawiać noce całe, że tak powiem, na ten temat, bo właśnie stąd pochodzi cała rodzina mojego taty. Przyjeżdżałem do mojej babci, do mojego dziadka, mieszkali w domku na ulicy Kaszubskiej. Już nie ma tych domków, już tam są bloki, już to wszystko zostało pozmieniane całkowicie. Mam też rodzinę na Zazamczu tutaj przy ulicy Chorzej i na ulicy Pogodnej i to są bardzo bliskie mi osoby i jeszcze moja siostra Ciateczna, która wprawdzie przeprowadziła się pod Włocławek, ale mamy ze sobą cały czas kontakt i no nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. Także ten Włocławek na mapie Polski, kiedy się pojawia, jeżeli chodzi o koncerty, to jest to dla mnie no, takie potrójne święto tak naprawdę. Poza tym, że mogę wyjść, spotkać się z fanami z tego miasta, poza tym, że mogę wyjść i zaśpiewać piosenki, to jeszcze spotkać się z tymi najbliższymi osobami. Jest jeszcze cała inna odnoga mojej rodziny, z którymi się też kontaktuję, z którymi też już dzisiaj się dzwaniałem. Mam nadzieję, że dzisiaj będą, także ja też na nich bardzo czekam tutaj. Papa D istnieje już długie lata z naszej muzycznej. Mam wrażenie, że łączy pokolenia. Co usłyszymy? Jakie usłyszymy, które właśnie łączy to pokolenie? Staramy się, żeby te koncerty, które w tej chwili się odbywają, czyli te koncerty plenerowe, czyli takie koncerty dla publiczności, gdzie nie przychodzą sami fani zespołu, czyli nie ci, którzy po prostu znają nasze piosenki po kolei, z każdej płyty i wszystko już wiedzą o nas, ale są też osoby, które akurat przychodzą, bo chcą posłuchać po prostu muzyki. Dlatego zawsze uważam, że powinniśmy w tym momencie wykonać nasze największe przeboje. Takie jak Mona Lisa, Maxi Single, Nietykalni, Ocean Wspomnień, Kamikadze, Gdzie jest Ola i tak dalej, i tak dalej. Będzie tych kilkanaście utworów, które są tak naprawdę na tyle popularne, że możemy od początku koncertu już je śpiewać. Oczywiście, że tam przemycimy ze dwa numery troszkę nowsze, żeby słychać było, że to nie są te same utwory, które na przykład graliśmy, jak byliśmy tutaj, nie wiem, w 2013 roku we Włocławku, bo chyba ostatni raz był taki dokładnie, czyli już prawie 10 lat. I ten czwarty nasz koncert we Włocławku, żeby był też inny od tych wszystkich, które były poprzednie. Mogę zapytać o taką rolę, co prawda epizodyczną, ale jednak, w Ojcu Mateuszu, może ktoś by pan zdradził, jak to wyglądało tak od kuchni? No, dostałem scenariusz, w którym okazało się, że ktoś się na mnie zasadza i będę porwany, więziony, związany. To wszystko było na tyle ciekawe, że stwierdziłem, że no, pominąć taką przygodę to byłoby po prostu zupełnie bez sensu, więc porozmawiałem z produkcją, porozmawiałem z panią, która pisała scenariusz i dodaliśmy jeszcze kilka elementów, dzięki którym zaistnieli też koledzy z zespołu oraz kilka piosenek, które akurat mogły być też tam zaprezentowane i uważam to za wspaniałą przygodę. Kto wie, może jeszcze gdzieś tam się coś powtórzy, może nie będę już od razu związywany. Może ja zwiążę tym razem. Zobaczymy, co jak to się będzie działo. Może to początek kariery aktorskiej. No ja już taki początek kariery aktorskiej to miałem jeszcze jak miałem kilkanaście lat, bo grałem w filmie Mniejsze niebo Janusza Morgensterna. To był rok 1980. Grałem ze świetnymi aktorami, bo grałem z Romanem Wilhelmim, z Janem Englertem, Beatą Tyszkiewicz. Moją mamą była Jadwiga Polanowska i to był taki mój debiut. Później jeszcze się pojawiały różnego rodzaju propozycje, ale ze względu na jednak pracę w zespole trudno to było wszystko pogodzić. Ale ja jestem otwarty, jeżeli będzie to na tyle ciekawe i ja będę w stanie wykonać to wszystko, co ma być do zrealizowania według scenariusza, no to czemu nie? Uważam to za wspaniałą przygodę. No i teraz chciałbym, moi drodzy, was pozdrowić. Nazywam się Paweł Stasiak. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy oglądają WLC. Bardzo proszę, żebyście
miło myśleli o nas i życzę Wam wspaniałych wakacji, a jak zobaczycie, że gdzieś jesteśmy podczas gdzieś tam Waszych wędrówek wakacyjnych, akurat na Waszym szlaku jest nasz koncert, zapraszamy gorąco. Na pewno będzie dobra zabawa. Do zobaczenia. Jacek Szewczyk! Na scenie wśród nas on jest tutaj najmłodszy, a zajmuje się instrumentami klawiszowymi, ale jeszcze w dodatku śpiewa. Przed Wami Martinez, Marcin Tywoniuk! Siedzący tryb życia, ale to nie znaczy, że tutaj się nic nie dzieje. Wszystkie instrumenty perkusyjne ma pod sobą, a to jest Pisek, czyli Darek Piskosz. W zespole Pawa Dance. Wciąż na gitarze basowej, no bo niby dlaczego nie? Wciąż na wokalu, przed Wami moi drodzy, Waldek Kuleczka!
tylko dla was oczywiście. No kto tam was śpiewał zawsze i zawsze będzie śpiewał oczywiście Paweł Staszak! Wykonaliśmy przedstawienie. Wypadałoby teraz poczekać na was, ale to byśmy tutaj czekali jeszcze parę dni. Ale myślę, że z czasem się wszystko jakoś tak doprowadzi do takiego porządku, że będziemy się znali wszyscy z imienia i z nazwiska. A szczęścią już z imienia na pewno się znamy. Także to jest najważniejsze. Słuchajcie, Włocławek jest dla mnie bardzo bliski. To jest miejsce, w którym spędzałem wakacje. Na ulicy Kaszubskiej był domek mojego dziadka i mojej babci i tam przyjeżdżałem na wakacje. Tak, oczywiście. Ogromny sentyment. Jak już tam nabroiłem, to sprzedawali mnie do mojej cioci na Zazamczu. Na Chorzej. Razem z moją kochaną Agnieszką, moją siostrą żyteczną. Tam szaleliśmy. Nie powiem. Ostatni budynek przy kościele. Agnieszka już tam nie mieszka. No nie mieszka, bo mieszka teraz pod Włocławkiem. Pięknie!